Urodziny. Bardzo dobrze. Jacku, które to są urodziny twoje? 30. Jacku, od urodzenia mieszkasz gdzie? W jakim mieście? W Pusku. Bardzo pięknie. Powiedz mi, to taki szczególny dzień chyba dla ciebie, czy nie? Szczególny. A co jeszcze byś mógł powiedzieć o swoim dniu? Jak? 100 lat był, co jeszcze było? Jacku, dzisiaj mamy jeszcze jeden ważny dzień, bo również mamy jeszcze oprócz twoich urodzin coś jeszcze. Mógłbyś nam powiedzieć, co to jest? A płakę. Wystawa prac. Rzeczywiście urodziny są niesamowite, wyjątkowe, ponieważ no, spotkaliśmy się tutaj w tej małej pizzerii, żeby świętować i wernisaż, i wystawę Jacka Prac, ale również właśnie przy okazji jego 30. urodziny. Będziemy je pamiętać na pewno bardzo długo. Zależało nam na tym, aby ta inicjatywa dotarła do jak największej liczby osób, do lokalności społecznej, aby każdy mógł zobaczyć, że forma dialogu może być naprawdę bardzo różna. Można wyrażać swoje emocje, myśli, również poprzez twórczość, poprzez pracę. W wypadku Jacka jest to wyszywanie, radosne, piękne, twórcze. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że Jacek ma chęć do pracy, że możemy podziwiać jego pracę. Jest to na pewno forma terapeutyczna dla Jacka, ale myślę, że też dla społeczeństwa, dla tych, którzy otaczają Jacka, prawda? Bo jest to takie wzajemne przenikanie. Warsztat terapii zajęciowej to dla niego taki drugi dom. Jak najbardziej, jak najbardziej. Spędza tam bardzo dużo czasu przecież i no, bardzo ładnie się rozwija dzięki rzeczywiście wspierającej postawie terapeutów i szczególnie Jacka terapeutki, pani Lucyny. Jest to rzeczywiście bardzo sympatyczna, atmosfera i twórcza praca. 30 lat dla Jacka dzisiaj to też, tak jak powiedziała pani, szczególny dzień, ale również ta jego praca z nim na co dzień to też szczególne chyba, prawda, wyzwanie. Jest to wyzwanie, aczkolwiek ja z Jackiem pracuję od roku i myślę, że od pierwszej chwili jest między nami taka nić sympatii. Wiadomo, no, każdy z nas ma lepsze i gorsze dni. Wiadomo, że w naszym życiu są różni ludzie, prawda? Jedni będą nam jakieś etykietki przyczepiać, będą nam podcinać skrzydła, a Jacek jest taką osobą, która wręcz tych skrzydeł dodaje. Dodaje skrzydeł, dodaje uśmiechu, jest motywacją. Myślę, że i dla mnie jako terapeuty, i dla innych jest bardzo lubiany w grupie i też odwzajemnia. To jest bardzo troskliwym człowiekiem, troskliwym, młodym, wartościowym człowiekiem.